jesteśmy największym ośrodkiem dializacyjnym w północnej części województwa lubuskiego i co bardzo ważne, zapewniamy 24-godzinny dostęp do leczenia nerkozastępczego, zarówno dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, ale także dla pacjentów, którzy wymagają pilnych hemodializ ze wskazań ostrych, czyli to są pacjenci z ostrym uszkodzeniem nerek w zatruciach. Też takie mamy przypadki oraz pacjenci, którzy są z chorobami wątroby, też się takie przypadki zdarzają, oczywiście znacznie rzadziej. Mamy zaplecze diagnostyczne, współpracujemy z laboratorium, zakładem mikrobiologii, zakładem radiologii, zakładem radioizotopów i pracownią endoskopową. Pacjenci będą mieli więcej miejsca, będą mieli swój jakby taki kącik, gdzie będą mogli sobie wypić herbatę, zjeść jakiś posiłek regeneracyjny po dializie, natomiast tutaj tego miejsca jest mało. Tu mamy 19 stanowisk, natomiast nowa stacja dializ zaplanowana jest na obecną chwilę na 29 stanowisk, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ w tej chwili tych miejsc już nam brakuje. Jeżeli trafi się tak, że trafia do nas jakiś pacjent gościnny z innej stacji dializ, ponieważ tutaj leży na innym oddziale, to często jest tak, że nam tego miejsca brakuje i często jest tak, że dializujemy w godzinach nocnych, ponieważ mamy te dyżury 24-godzinne. Nowa stacja dializ to jest element tego, co robimy, czyli zmiany szpitala, poprawy jakości naszych pacjentów, ale też rozbudowy w taki sposób, żeby te nowe komórki były bardziej przyjazne pacjentowi. Czyli stacja dializ będzie nieco z boku, połączona ze szpitalem, ale pacjenci stacji dializ nie będą tak jak teraz musieli wchodzić do głównego budynku, co jest dla nich bardzo często niebezpieczne, bo to są ludzie o obniżonej odporności, tylko do bocznego budynku i co ważne, standard europejski, standard, który Europa może nam już zazdrościć. Tak jak rozbudowaliśmy dzienny oddział chemioterapii, tak jak wygląda intensywna terapia, tak jak wygląda hematologia, zmieniamy ten szpital, bo szpital to jest leczenie, ale trzeba pamiętać, że leczymy ludzi i ludzie też oczekują godnych, przyzwoitych warunków. Też w tej lokalizacji przewidujemy miejsce dla podawania programów lekowych. To jest dla nas bardzo ważne, bo to jest dostęp do najbardziej nowoczesnego leczenia dla naszych pacjentów, więc też to będzie to miejsce, gdzie w warunkach takich dobrych, najlepsze, możliwe, dostępne na świecie jakościowo leczenie będzie dostępne dla naszych pacjentów. Szpital się rozwija, szpital się rozbudowuje i to już jest inny szpital niż był do tej pory. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, wiele zmian takich, żeby pacjenci jeszcze bardziej to zobaczyli, ale myślę, że to, co się udało, to jest krok we właściwym kierunku. A to jest tylko pierwszy krok, przed nami będą następne.